Już w tej chwili w Opolu woda sięga ponad 630, blisko 640 cm na wodowskazie niedaleko w dzielnicy Groszowice, który jest postawiony, bo godzinie 6 takie odczyty były odnotowane. Jesteśmy w miejscu oczywiście też newralgicznym, to most w Sendlerowej. Na ten moment całe nasze miasto jest bezpieczne, zapewnia rzecznik Urzędu Miasta Opola Adam Leszczyński. Sytuacja wygląda tak, że faktycznie o godzinie 3-4 rano ten poziom 6 metrów został przekroczony, przypomnę, na wodowskazie w Groszowicach, bo to jest ten wodowskaz, do którego się odnosimy. Na terenie Opola, na terenie rzeki w Opolu jest kilka takich miejsc, które pokazują głębokość Odry, natomiast my bazujemy i wszystkie komunikaty są podawane na podstawie tego w Groszowicach. Teraz jest około 6 metrów 30 centymetrów. Niby Wody Polskie zapewniają, że ten poziom się podniesie jeszcze o kilkadziesiąt centymetrów, natomiast może nie przekroczyć tych 7 metrów. My natomiast wszystkie działania, które w mieście robimy, robimy w oparciu o poziom właśnie tych 7 metrów. Poziom, który jest i tak o metr mniejszy niż w roku 2010. Wtedy, przypomnijmy, przez Opole przyszła woda o głębokości 8 metrów. Jeśli chodzi o zabezpieczenia, to na ten moment mamy ewakuowane dwa miejsca, czyli Polder Żelazna oraz ulicę Spokojną. Mamy zabezpieczoną ulicę Augustyna oraz ulicę Podborną. Tam układali strażacy i mieszkańcy worki z piaskiem do późnych godzin wieczornych. Więc na ten moment mamy te miejsca zabezpieczone. Jeśli chodzi o pozostałe funkcjonowanie miasta, to tak, nie ma ewakuacji ogrodu zoologicznego wbrew plotkom, które się pojawiły wczoraj późnym wieczorem. Wszystkie szkoły, urzędy, przedszkola, żłobki działają normalnie. Także tutaj na ten moment mamy sytuację pod kontrolą, mamy ją opanowaną, ale cały czas jest monitorowana. No właśnie, bo Wyspa Pasieka jest chyba w tym pierwszym, najbardziej niebezpiecznym, zagrożonym miejscem. Tam na pewno pojawią się podtopienia. Tak, jest to możliwe, natomiast mamy teraz sygnały, że woda podchodzi do piwnic, ale to jest efekt wybijania kanalizacji burzowej. Nie wody, która przelewa się przez wały, więc jeśli zobaczą Państwo w internecie zdjęcia z Pasieki, które rzekomo mówią o tym, że przerwało wały w centrum miasta, to jest nieprawda. To jest woda, która wybija z kanalizacji burzowej. Taką sytuację mamy też na przystawku zamkowym. Tam również kanalizacja burzowa wypycha tę wodę. Natomiast ona będzie sukcesywnie opadać. Natomiast na razie czekamy na tą falę, która idzie od nas, od strony Raciborza. Przypominam, że zbiornik Racibórz działa. Pojawiły się również rozlewiska po stronie czeskiej w wyniku przerwanych tam wałów na wysokości Ostrawy Bohumina. No ale cały czas mamy wodę, która płynie do nas z Osobłogi i z Psiny. Ona też wpływa na stan rzeki. Natomiast my cały czas jesteśmy w kontakcie z Wodami Polskimi, ze służbami rządowymi, ze służbami pani wojewody. No i monitorujemy sytuację przez 24 godziny na dobę. Na razie wygląda to jak za moimi plecami. Ponad 6 metrów woda w Opolu. No i czekamy na te 7, które prognozujemy od kilku dni. No właśnie tutaj kwestia tego, najpierw była mowa, że być może teraz właśnie rano, później, że około południa, kiedy tak naprawdę można się spodziewać, czy możemy w tej chwili w ogóle mówić, bo wiemy, że zmienia się ta sytuacja dynamicznie. To jest woda, na to wpływa wiele czynników, trudno podać konkretne godziny, jakieś przybliżone wartości. Ta informacja o tym, że te 6 metrów będzie nad ranem w poniedziałek, no potwierdziła się w pewien sposób, bo była to godzina 3-4, więc gdzieś w tych widełkach ta woda faktycznie osiągnęła ten poziom. Szacowaliśmy, że ten poziom 7 metrów może być osiągnięty po południu. Zobaczymy, jak to będzie. Mamy jeszcze kilka godzin. Jeśli ten wodowskaz z Groszowicy będzie pokazywał coraz wyższe stan, oczywiście będziemy Państwa o tym informowali. Przypominam, że jeszcze w piątek 13 w tym miejscu woda sięgała 4 metrów. W tej chwili to jest już zdecydowanie 2 metry wyżej, ale bądźmy dobrej myśli, że powyżej tych 7 metrów zapowiadanych ten stan wody się nie podwyższy. Przypominamy również mieszkańcom Opola o tym, że w przypadku ulicy Jagiełły został wyłączony odcinek od ulicy Wolności do Krzanowickiej. Objazd odbywa się obwodnicą Czarnowąsów i jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. Można zaparkować auto za darmo w tej chwili w centrum przesiadkowym Opole Główne. Taka jest decyzja też i zakładu komunalnego w Opolu, że póki ta sytuacja będzie taka niebezpieczna, to mieszkańcy, którzy mają samochody w takich terenach uznawanych za ewentualnie zagrożone jakimś zalaniem, mogą tam za darmo postawić samochody. To oczywiście mnóstwo jeszcze innych informacji, które będziemy Państwu na bieżąco przekazywać. Działają, jak słyszeli Państwo, jak zapewniał rzecznik Opolskiego Ratusza, wszystkie służby, są telefony alarmowe, jeśli Państwo chcą się skontaktować i dowiedzieć o aktualnej sytuacji w mieście. No i oczywiście my będziemy także na swoim portalu, na stronie internetowej www.czasnaopole.pl na bieżąco Państwa informować o sytuacji.
sytuacji w Opolu. Miejmy nadzieję, że tak jak teraz zaświeciło nam po godzinie 8 słońce, że ono też przyniesie dużo dobrych wiadomości i że ta kulminacyjna fala nie będzie tak wysoka, o jakiej mowa.